Ta 50-letnia kobieta miała poważne problemy z chodzeniem. Dzięki pomocy sanockich lekarzy i temu zaledwie półgodzinnemu zabiegowi znów będzie mogła normalnie żyć. Po przejściu 50 metrów czy tam 100 metrów musiała stanąć i odpoczywać. A jako, że to młoda osoba, jej oczekiwania były inne. Chciała normalnie funkcjonować. Zabieg poszerzenia tętnicy i wszczepienia metalowej sprężynki, która przywróciła normalną pracę naczyniom krwionośnym, był możliwy dzięki nowej pracowni radiologii zabiegowej. Tego typu zabiegi robimy oczywiście, ale w tej chwili nastawieni jesteśmy przede wszystkim na tak zwane krytyczne niedokrwienie kończyn, czyli bardziej chodzi o to, żeby ratować nogi przed amputacją i ratować pacjentów przed śmiercią. A dodatkowo, jeśli można pomóc czasem choremu, który nie może chodzić, to jest tylko czysty zysk. Nowoczesna pracownia pozwoli pomóc pacjentom z miażdżycą, tętniakami czy zakrzepicą żylną. Takie miejsce było w Sanoku potrzebne. To jest ogromna inwestycja, dlatego że cała pracownia kosztowała blisko 3 miliony złotych. Jest to pracownia wyposażona naprawdę w bardzo dobry sprzęt i dająca lekarzom ogromne możliwości realnej pomocy pacjentom naprawdę z poważnymi schorzeniami. W statystyce, czyli u nas w kraju, ucina się najwięcej nóg w Europie, dlatego że jest najgorsze leczenie naczyniowe, najgorszy dostęp do leczenia naczyniowego. Nie mówię o tym, że polscy lekarze nie potrafią leczyć, tylko w tej chwili, żeby leczyć, trzeba mieć możliwości i trzeba mieć też na to pieniądze. Jeśli kontrakty z funduszem są niskie, jest mało ośrodków leczących tych pacjentów, nie można się spodziewać, że będziemy przodowali w Europie w innej, chlubnej statystyce. Oficjalnie pracownia radiologii zabiegowej dopiero ruszyła, ale tak naprawdę działa od kilku tygodni. Dyrektor mówi, że nie było na co czekać, zespół był gotowy do pracy. W tej pracowni mamy już gotowy zespół, skompletowany jeszcze przed uruchomieniem pracowni. Przede wszystkim to są nasi chirurdzy naczyniowi, doktor nauk medycznych Wojciech Skibiński, doktor nauk medycznych Artur Gładysz, doktor Koncewicz-Żyłka. Również mamy ekipę pielęgniarek, bardzo dobrych pielęgniarek naczyniowych wykształconych oraz oczywiście techników. Także jest pełny zespół gotowy do pracy. Sanocki Szpital ma już 14 pracowni diagnostycznych. Wszystkie działają na pełnych obrotach. Jeszcze w tym roku oddanie do użytku 15, tym razem dziecięcej.